59 tysięcy złotych z budżetu miasta Suwałki przeznaczono na wsparcie wymiany przestarzałych systemów ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. To drugi nabór i choć pieniędzy do rozdysponowania jest niewiele, warto przynajmniej spróbować. Szczególnie, że ceny opału szybują coraz wyżej. O celową dotację na wymianę źródła ciepła mogą starać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i właściciele domów wielorodzinnych. Wartość dotacji dla pojedynczego zadania może sięgnąć nawet 15 tysięcy złotych, ale poszczególne kwoty wsparcia zależą od rodzaju beneficjenta i jego sytuacji ekonomicznej. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, zamieszkałych przez wieloosobowe rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1564 zł, dotacja, zależnie od rozwiązania, może sięgnąć nawet 100% nakładu, ale nie będzie wyższa niż 6 tysięcy złotych. Osoby samotne, czyli prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i osiągające nie więcej niż 2189 zł dochodu miesięcznego, mają szansę na takie samo wsparcie. Przekroczenie tych progów dochodowych oznacza spadek wartości dotacji. Pomoc będzie mogła sięgnąć maksymalnie 70% wydatków, ale nie będzie wyższa niż 3000 zł. W przypadku właścicieli budynków wielorodzinnych lub wspólnot mieszkaniowych nakłady z pewnością będą wyższe niż te ponoszone w domach jednorodzinnych, więc powinno się to przekładać na wartość dotacji. I faktycznie tak jest. Wspólnoty i właściciele wielorodzinnych nieruchomości mogą liczyć na 70% wsparcie celowe, ale nie wyniesie ono więcej niż 15 tysięcy złotych. Największe szanse na uzyskanie dotacji mają zadania polegające na trwałym wyzbyciu się starych pieców i podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. Tego warunku nie muszą spełniać osoby, które zdecydują się na zakup i instalację pompy ciepła lub kotła elektrycznego. W naborze preferowany będzie termin złożenia wniosku w magistracie. Obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. I najważniejsza, nabór rozpocznie się 15 czerwca.